I kiedy już zrealizuje program odwdzięczenia, to po prostu przestanie być potrzebna. Przejdziemy do następnego etapu. Takim sygnałem, zwiastunem przejścia czy przechodzenia do następnego etapu będzie zmiany karatora odpornego na rządy Donalda Tuska. Jeżeli TVN zacznie krytykować rządy Donalda Tuska, to będziemy mieli nieomylny znak, że rozpoczęła się realizacja drugiego etapu, a w międzyczasie Radzieńka odzyska wszystkie wpływy w biznesie, w społeczeństwie, w mediach, w scenach politycznej. Lewica się przegrupuje, uzyska potężne wsparcie ze strony prawnej partii socjaldemokratycznej z Unii Europejskiej i nastąpi przebudowa sceny politycznej w ponadnianym kierunku, bo nie może być, proszę Państwa, każdy państwie członkowskim czy w każdej prowincji nie może być inaczej. No to co jest to? Wszędzie musi być tak samo, ponieważ nadmierne różnice polityczne mogłyby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. A jednym z tych celów, o którym traktat tego momentu strasznie nie wspomina, ale to widać z wymogiem bez traktatu, jest nadanie mocy obowiązującej ideologii politycznej poprawności, czyli marksizmowi kulturowemu. To tyle, co mam. Panie Stanisławie, ja chciałbym Pana prosić, żeby odniósł się Pan do słowa liberalizm. Bo mogę to pozornie, to moje pytanie odbiega od tematu, bo Unia Europejska jest w zasadzie antyliberalna, bo ogranicza przynajmniej w tej chwili wolność naszych prywatów. Ale jak Pan w ogóle widzi samo to słowo? To słowo zostało w ostatnich czasach jakoś tak kojarzy się wielu ludziom i jakiś jest taki stereotyp, że liberał to złodziej albo i na dodatek jeszcze zboczenie. Kiedy jesteśmy na terenie kościoła i ze słów obecnego papieża Benedykta XVI wynika, że fundamentem naszej wiary jest wolność. I zdaję sobie sprawę z tego, że wielu ludzi kompromituje to słowo liberalizm, ale no, dziwnie, że właśnie ze strony niektórych kół w kościele nawet to słowo jest dosyć mocno jak gdyby potępiane. Dziękuję. Proszę Państwa, bo Pan bardzo delikatnie o tym mówi, ale liberał jest przynajmniej w wielu środowiskach traktowany jako to słowo, jako jedno z imion szatana. Nie jest to prawda, ale chciałbym przypomnieć Państwu, jak w latach 40. Irytacją określano komunistów. Otóż nazywano ich złodziejami szyldów. Złodziejami szyldów. Komuniści chętnie udawali, że nie są komunistami. Chętnie udawali demokratów, socjaldemokratów, byle nie komuniści, ponieważ komunizm normalnemu człowiekowi słusznie kojarzy się źle, jako coś bardzo groźnego, złowrogiego, niebezpiecznego. W związku z tego wynika chęć skrywania się za cudzymi szyldami. I taka sama operacja została przetłumaczona z liberalizmem. Liberalizm jest najkrócej, jeżeli Państwa nie uważa, więcej, jeśli kogoś z Państwa interesuje ta kwestia, to więcej na ten temat piszę w mojej książce Dobry zły liberalizm. Także odsyłam Państwa takie kompendium wiedzy o liberalizmie, to tam grzeczny chłopczyk powinien wiedzieć o liberalizmie. Każdy chłopiec to powiedział. Otóż, proszę Państwa, liberalizm jest próbą odpowiedzi na pytanie. Jak ułożyć stosunki między człowiekiem i państwem, żeby
Państwo nie pożarło ludzkiej wolności, na to zawsze ma na pewno. Wszyscy powiedzą, jakie to Państwo jest. Ale z drugiej strony, żeby ludzka swoboda nie rozstraciła Państwa, bo ono też jest potrzebne, ono jest niezbędne. I to jest idea. To nie jest jakaś alternatywna religia, czy nie wiem, kontrreligia, czy kontrkultura, nie. Jest to bardzo taka umiarkowana próba znalezienia jakiejś silnej równowagi. I powiem tylko tyle, że liberalizm, my jesteśmy, znaczy ja jestem liberalem konserwatywnym. Liberalem to znaczy, że uważam, że rzeczywiście wolność powinna być centralnym punktem zainteresowania przy ocenie i głównym kryterium oceny koncepcji politycznych, ustrojowych, ekonomicznych, jeżeli one gwarantują wolność ludzką, jeżeli powiększają jej zakres, to dobrze. Jeżeli nie zawierają gwarancji wolności, jeżeli ścieśniają, zmniejszają zakres wolności, to niedobrze. I to mówi liberalizm. Natomiast konserwatyzm mówi, i ten liberalizm powinien być konserwatywny, właściwie jedyny rozsądny liberalizm jest konserwatywny, że trzeba chronić, fundamenty cywilizacji łacińskiej. Trzy fundamenty cywilizacji łacińskiej. Pierwszy to Chrystus, stosunek do prawdy. To znaczy przekonanie, że prawda istnieje obiektywnie. Co to znaczy, że istnieje obiektywnie? Że nie zależy od tego, co ludzie na ten temat sądzą. Że zatem nie leży po stronie większości. Że prawda nie leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży. I że poznanie prawdy jest dostępne umysłowi ludzkiemu. I że jest moralną powinnością człowieka rozumu. Przed czym mam bronić tego fundamentu cywilizacji? Ano przed demokracją totalną. Demokracja totalna całkiem inną zasadę kosztuje. Demokracja totalna kosztuje zasadę, im większa liczba, tym słuszniejsza racja. Oczywiście nieprawdziwą, bo Państwo wiecie, można sobie wyobrazić sytuację, kiedy jeden człowiek ma rację tylko temu światu. Można sobie wyobrazić sytuację. Prawda nie należy od listy. Prawda leży tam, gdzie leży. I to musimy chronić tej zasady, tego fundamentu cywilizacyjnego przed tym ataką. Bo na przykład, żeby Państwo wiedzieli, czy tam piękną duchowicą, prawda? Otóż w 1991 roku Światowa Organizacja Zdrowia przez głosowanie uchwaliła, że homoseksualizm nie jest zboczeniem. Ma to ogromne konsekwencje nie tylko medyczne, ale prawne i ekonomiczne i społeczne. A przecież gdyby ktoś przytomny powiedział, słuchajcie, kochani, takich rzeczy my przez głosowanie nie ustalimy. Albo co wiemy, no to poczekaj, głosować. A jeśli tego nie wiemy, to przez głosowanie się nie dowiemy wcześniej. To jest właśnie inwazja metod demokratycznych na dziedzinie, na które nie powinny to w tej inwazji być. I proszę Państwa, jeżeli zaczniemy